Raz, dwa, trzy! Młodzieżowy Dom Kultury przy Alei 29 listopada jest bardzo ważną instytucją młodzieżowej kultury dla północnej części Krakowa. Jest to jedyna w tym rejonie taka placówka, stąd bardzo się cieszę, że te kilkuletnie starania odbudowy tak naprawdę budynku po pożarze zakończyły się sukcesem. No i dzisiaj możemy mieszkańcom obu prądników, prądnika Białego i Czerwonego, ten budynek oddać i cieszyć się tym, że jest w tak wysokim standardzie i że będzie on naprawdę dobrze służył dzieciakom i młodzieży okolicznych osiedli. Na początku była termomodernizacja, ponieważ były piece, które zatruwały powietrze krakowskie. Skończyła się termomodernizacja i wybuchł pożar. Już było wszystko gotowe. No i potem był remont. I to tak się trwało prawie 3 lata. Także ja tutaj wielkie podziękowania i uznanie dla nauczycieli, bo pracowali naprawdę. To było dla nich wielkie wyzwanie i tak samo dla dzieci i dla rodziców, że nas nie opuścili i że są. Także bardzo się z tego powodu cieszę. Zajęć to mogę wymieniać długo. To znaczy tak, począwszy od plastyki dla dzieci takich od 3 roku życia. Są takie zajęcia farbkolan dla dzieci z rodzicami 3 lata i rodzic. Są zajęcia plastyczne, są warsztaty biżuterii, są zajęcia plastyczne z arteterapią. Są zajęcia dla młodzieży, to są takie kursy przygotowawcze na studia i też do liceów plastycznych. Są zajęcia sportowe, są zajęcia dla maluszków też, bombolino. To są zajęcia dla takich dzieci 4, 5, 6 lat, które są wprowadzane jakby w świat ruchu, świat plastyki, świat muzyki. Są zajęcia informatyczne. Teraz ruszają nowe zajęcia robotyki, połączone z programowaniem. Mamy teatr, który u nas bardzo jest. Teatr dla starszych dzieci, dla młodszych dzieci. To są zajęcia o niepełnosprawności, przybliżające temat dzieciom o różnych rodzajach niepełnosprawności, zatytułowane Podaruj chwilę. Prowadzę już właściwie od paru lat, od 10. No teraz już w nowym wnętrzu, przystosowanym bardziej, z dużą przestrzenią, no i też z wieloma pomocami.